Dobry wieczór, ciekawska widownia. Cóż, wracam po krótkiej przerwie spowodowanej awarią głównego sprzętu. Mam nadzieję, że nie stęskniliście się za bardzo. Bez zbędnego przeciągania, zapraszam. Urodzona i wychowana w Teksasie Nancy była energiczną dwudziestolatką. Wyszła za mąż za mężczyznę o imieniu Todd De Priest. Szczęśliwa rodzina mieszkała w Austin w Teksasie. Nancy i jej oddany mąż Todd... Doczekali się małej córeczki imieniem Sylwia. Jak każda kochająca się rodzina, dbali o siebie i wspierali się w najczarniejszych godzinach życia, lecz nikt nie spodziewał się, jak szybko ich szczęście się skończy. 24 października 1988 roku Nancy pojawia się w restauracji Pizza Hut, w której pracowała. O godzinie siódmej dwudziestolatka przyjechała na radną zmianę i, jak miała w zwyczaju, przyjechała do pracy godzinę wcześniej, aby dokładnie przygotować się do otwarcia. Młoda żona i matka była niezawodnym pracownikiem, który często oferował pomoc kolegom czy zostawał do późna, gdy klientów było więcej niż zwykle. Tego dnia Nancy miała przygotować ciasto pod przyszłe zamówienia, lecz ten dzień był inny niż zazwyczaj. Menadżer pizzerii każdego ranka dzwonił do restauracji, aby upewnić się, że wszystko w porządku. Za każdym razem ktoś odbierał słuchawkę. Menadżer wiedział przecież, że Nancy jest w pizzerii, ponieważ miała zjawić się tam wcześniej, aby przygotować ciasto pod zamówienia. Lecz gdy wykonał połączenie na telefon służbowy, nikt nie odpowiedział. Po kilku nieudanych próbach kontaktowania się z Nancy, jej menadżer zdecydował się sprawdzić, co się stało osobiście. Przed drzwiami pizzerii był około godziny 9.30. Po wejściu do budynku bardzo szybko dokonał przerażającego odkrycia. Nancy kurczowo trzymała się życia, w kałuży krwi. Kobieta została związana i skrępowana jej własnym stanikiem. Menadżer bez zawahania zadzwonił po pogotowie, które zabrało Nancy do szpitala. Niestety nawet błyskawiczna pomoc służb nie wystarczyła i 20-letnia Nancy DePriest zmarła tego samego dnia z powodu odniesionych ran. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była pojedyncza rana postrzałowa w tył głowy. Ponadto lekarz sądowy zwrócił uwagę na obrażenia różnego typu na ciele Nancy, co oznaczało, że przed morderstwem... Oprawca katował kobietę i znęcał się nad nią. W błyskawicznym tempie śledczy przybyli na miejsce zbrodni, lecz nie znaleźli praktycznie żadnych śladów. Budynek był sprawdzany pod kątem włamania, lecz takowych śladów również nie odnaleziono. Początkowo policja była przekonana, że motywem morderstwa Nancy był napad rabunkowy, ponieważ pieniądze z sejfu w restauracji zniknęły. Lecz którego wejścia użył włamywacz? Przecież nie było żadnych śladów. Cóż policja bardzo szybko doszła do wniosku, że mają związane Ponieważ nie było dowodów ani tropów, które mogłyby popchnąć sprawę dalej. Jedynym tropem była część łuski pocisku, którą policja znalazła tuż obok ciała Nancy. Na dwa tygodnie policja wstrzymała śledztwo ze względu na brak jakichkolwiek tropów. Lecz nagle, 15 dni po morderstwie Nancy, 22-letni Chris Ochoa i 17-letni Richard Dezinger udali się do pizzerii, w której znaleziono ciało Nancy. Oboje byli współlokatorami, którzy również pracowali w innej, pobliskiej restauracji Pizza Hut. Panowie udali się do restauracji, w której zamordowano Nancy, aby coś przekąsić. Menadżerowie znali ich obydwu, ponieważ od czasu do czasu restauracje wymieniały się pracownikami w zależności od tego, która miała większe obłożenie. Tamtego dnia, gdy oboje zjawili się w pizzerii, ich pracodawcy uznali zachowanie tej dwójki za bardzo podejrzane. Prócz wypytywania ochroniarza i Innych pracowników o śmierć dwudziestolatki. Zdawali się także wznosić toast na jej cześć. Śmiejąc się przy tym i żartując, ich zachowanie odstawało od normalnego, co zmusiło stopień menadżerski do wezwania policji, która zainteresowała się ich podejrzanym zachowaniem w stosunku do śmierci Nancy. Śledczy przesłuchali obu mężczyzn oraz ich dziewczyny, które zgodnie twierdziły, że były z nimi tamtego ranka. Policja wypuściła wszystkich wolno ze względu na brak jakichkolwiek powiązań ze sprawą, lecz dwa dni później. W szokującym zwrocie akcji, Chris przyznał się do swojego udziału w morderstwie Nancy, a nawet wplątał w te zbrodnie Richarda, wyznaczając go jako strzelca, który wypalił w głowę dwudziestolatki. Po tym wyznaniu współlokatorzy zostali aresztowani, a następnie umieszczeni w więzieniu w oczekiwaniu na proces. Chris przyjął ugodę, w ramach której będzie zeznawał przeciwko Richardowi w celu usunięcia kary śmierci. Proces Richarda rozpoczął się w styczniu 1990 roku. Nie przyznał się do winy. Chris zeznawał przeciwko swojemu przyjacielowi, ale zszokował prokuratora, ponieważ zmienił zeznania podczas trwania procesu, twierdząc, że to on zastrzelił Nancy, a nie Richard. Mimo kolejnego zwrotu akcji sędzia uznał zeznania Chrisa za bardzo przekonujące, biorąc pod uwagę dowody w postaci łuski i odcisków palców, które na owej łusce pozostawiono. Sędzia nie miał łatwego zadania, ponieważ brak fizycznych dowodów bezpośrednio łączących Chrisa z przestępstwem, przechylił szale na jego korzyść i to Richard został uznany za winnego, po czym skazano go na dożywocie. Cóż, przyszła kolej na samego Chrisa, który przyznał się do winy, aby uniknąć kary śmierci, i został skazany na dożywocie. Trzy lata po ogłoszeniu wyroku skazującego, Richard został brutalnie zaatakowany przez współwięźnia. Przeżył atak, ale obrażenia spowodowały trwałe uszkodzenie mózgu. Ostatecznie w 1997 roku został przetransportowany do więzienia psychiatrycznego. Lecz rok przed tymi wydarzeniami stało się coś, co obróciło całą tę sprawę do góry nogami. Mężczyzna o imieniu Joseph Marino, który odsiadywał wyrok winnym więzieniu w Teksasie za rabunek i napaść, wysłał policji mrożący krew w żyłach list, w którym poinformował, że to on zabił Nancy de Priest. Jego motywem do przyznania się do winy miało być odnalezienie Boga w swoim życiu. Na potwierdzenie swojego wyznania, Joseph powiedział policji, że mogą znaleźć dowody łączące go z przestępstwem w jego domu. Policja z Austin udała się do domu Josepha, gdzie znaleźli Zrabowane pieniądze, torbę należącą do Nancy, jak również jej klucze, i pistolet, który miał być narzędziem zbrodni. Mimo to śledczy byli przekonani, że Chris i Richard byli zamieszani w morderstwo. Aby tego dowieść policja przez dwa lata nieustannie pracowała nad powiązaniem ich z tą sprawą. W czasie trwania ich śledztwa, Joseph w dalszym ciągu starał się, aby jego historia została usłyszana. Pragnął, aby to morderstwo zostało przypisane jemu tak bardzo, że napisał list do ówczesnego gubernatora Teksasu. Niestety list został pozostawiony bez odpowiedzi. Finalnie w 1998 roku władze poinformowały biuro prokuratora okręgowego o listach wysyłanych przez Josefa. Policja odwiedziła nawet Chrisa w więzieniu, aby wypytać go o mężczyznę, lecz ten jednak trzymał się swojej pierwotnej wersji, upierając się, że to on i Richard zabili dwudziestolatkę. Wyczuwając, że coś dzieje się w ich sprawie, Chris w 1999 roku zmienił swoje zeznanie po raz kolejny. Zdecydował się skontaktować z organizacją Wisconsin Innocent Project, organizacją, która zajmuje się sprawami pozornie nie do rozwiązania. Chris napisał, że został zmuszony do przyznania się do winy i że on i Richard są niewinni. W wyniku tych działań organizacja zażądała bardziej zaawansowanych testów DNA próbek pobranych na miejscu zbrodni i w listopadzie roku 2000 otrzymali wyniki. Wynik zszokował wszystkich, którzy wiedzieli o tej sprawie. Test DNA pasował do profilu Josefa Marino, a nie Krisa czy Richarda. Okazało się, że próbka DNA zebrana w 1990 roku była w stanie przeanalizować tylko jeden gen. Podczas gdy nowy test, zrobiony 10 lat później, był w stanie zbadać DNA w całości. Ponadto badania balistyczne potwierdziły, że pistolet znaleziony w damu Marino był tym samym, którego użyto do zabicia Nancy. 16 stycznia 2001 roku, po prawie 13 latach za kratami, Chris został zwolniony z więzienia w wieku 34 lat. Kilka miesięcy później został całkowicie uniewinniony. Richard również został uniewinniony kilka miesięcy później. Lecz uszkodzenie mózgu, którego doznał podczas odsiadywania kary więzienia, sprawiło, że do końca życia będzie musiał być zależny od opieki medycznej. Marino w swoim ostatnim liście napisał, że zabił Nancy, ponieważ przypominała mu jedną ze strażniczek, które dokuczały mu podczas odsiadki za inne przestępstwa. Marino wyznał również, że tamtego ranka Nancy wpuściła go do restauracji, ponieważ miał na sobie roboczy uniform i twierdził, że przysłała go firma, aby naprawił zepsuty automat z napojami gazowanymi. Joseph z miejsca został skazany za morderstwo i przybito mu do żywocie. Mimo to wciąż pozostaje pytanie, dlaczego Chris miałby przyznać się do przestępstwa, którego nie popełnił? Odpowiedź jest w zasadzie dość prosta. Chris, Richard i dziewczyna Richarda Dona byli przesłuchiwani przez detektywa Hektora Polanko, człowieka znanego z rozwiązywania nawet najtrudniejszych spraw. Chris stanowczo zaprzeczył, jakoby miał jakąkolwiek wiedzę na temat morderstwa Nancy, ale mimo to przesłuchanie trwało, a detektyw Polanko naciskał coraz bardziej. W pokoju obok Dona zeznawała, że ona i Richard byli w jej mieszkaniu przez cały wcześniejszy wieczór i połowę dnia następnego. Richard podczas swojego przesłuchania Również zaprzeczył jakiegokolwiek zaangażowania w morderstwo Nancy, jednak detektyw Polanko uważał, że Richard zna szczegóły morderstwa, które nie były wcześniej ujawnione, choć na rzucane oskarżenia ze strony detektywa nie było żadnych dowodów. W trakcie bezlitosnego przesłuchania śledczy powiedzieli Chrisowi, że Richard zwróci się przeciwko niemu i żeby chronić siebie samego, musi zrobić to samo. Dwa dni po rozpoczęciu przesłuchania, Chris ugiął się pod presją i podpisał pisemne przyznanie się do winy, w którym wyznacza Richarda jako swojego wspólnika. W tamtym czasie, będąc zastraszonym przez detektywów, uznał, że to jedyny sposób, aby uniknąć kary śmierci. W pisemnym przyznaniu się do winy, Chris pisał, że on i Richard weszli do Pizza Hut. Przy użyciu skradzionych kluczy, i że napadli i zabili Nancy razem. Zeznania zawierały także sfabrykowane szczegóły morderstwa. Co więcej, niedoświadczeni obrońcy Chrisa nie wierzyli w jego niewinność i skupili się tylko i wyłącznie na tym, aby wywalczyć uniknięcie kary śmierci. To oni finalnie przekonali Chrisa, aby zeznawał przeciwko Richardowi. Ostatecznie Chris i Richard otrzymali wielomilionowe ugody. Jednak Richard pozwał Chrisa o fałszywe oskarżenia, a ten chętnie uregulował pokaźną sumę na konto Richarda w ramach przeprosin. Według programu Winchester, który zajął się sprawą Chrisa i Richarda, w Ameryce po dziś dzień rocznie ponad 300 wyroków wskazujących pojawia się za sprawą wymuszenia przyznania się do winy w zamian za niższą karę. I to właśnie stało się z Chrisem. Został zastraszony i grożono mu, a jego przesłuchanie odbyło się w sposób nieprotokołowy. Co zmusiło go do zrzucenia części winna przyjaciela, który po dziś dzień żyje z obrażeniami mózgu.